Cześć, witam Was wszystkich. W tym filmie chciałbym poruszyć problem taki, kiedy Wasza partnerka nie ma ochoty na seks. Żona lub dziewczyna, to nie ma żadnej różnicy. Oczywiście przyczyny bywają różne, ale nam trudno facetom w jakiś sposób pomóc. Nawet jeśli się staramy z całych sił, aby ten seks to nie był tylko seks, ale także jakaś gra wstępna i aby był odpowiedni klimat, bywają kobiety, które po prostu nie mają takich silnych potrzeb i dla nich tak naprawdę seks mógłby po prostu nie istnieć. I właśnie chciałem w tym filmie Wam pokazać, co pomogło w moim przypadku, a właściwie w przypadku mojej żony. Ponieważ oczywiście szukałem jakichś różnych może substancji, suplementów, diety na pobudzenie partnerki i ona ogólnie nie miała nawet nic przeciwko, aby spróbować tego typu rzeczy, natomiast one nie działały. Ostatecznie skorzystałem z takiego, no można powiedzieć, dość ostatecznego sposobu. Znalazłem pewną wróżkę w internecie, która wykonuje rytuały właśnie na pobudzenie seksualne u partnerki lub także u partnera, bo taki rytuał można wykonać zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. Tak więc zamówiłem u niej taki rytuał, aby ona mogła przeprowadzić taki rytuał u siebie w domu, bo to oczywiście jest na odległość, my nie musimy jeździć nigdzie. Wystarczy, że prześlemy jej zdjęcie nasze oraz naszej żony, dane, imię oraz datę urodzenia. Następnie ona wysyła nam do domu takie kadzidła, które my musimy odpalić każdego wieczora. To trwało 5 dni i ten rytuał został zakończony. To jest strona wróżki, nazywa się twojawróżka24.pl, więc jeśli chcecie, to możecie się skontaktować z tą wróżką poprzez, tutaj mamy e-mail. Co najważniejsze, rytuał przyniósł bardzo dobre efekty. Te efekty nie nastąpiły tak od razu i nie były aż tak mocne na początku. Minęło około 2-3 miesiące, zanim żona sama zaczęła domagać się seksu i miała po prostu na to ochotę. Powiem Wam szczerze, że chciała robić po prostu wszystko. No i nie wiem, jak to działa, ale faktycznie w naszym przypadku to zadziałało. Więc jeśli próbowaliście różnych rzeczy, możecie spróbować do niej napisać. Wydaje mi się, że jest to sposób taki, który można nazwać ostatnią deską ratunku tak naprawdę. Wiem, że brak seksu w związku potrafi, szczególnie dla facetów, może powodować taką frustrację, po prostu niechęć. Często takie coś się pojawia po kilku latach małżeństwa. Tak więc taka niestandardowa metoda. Jeśli chcecie, to skorzystacie. Jeszcze raz Wam pokażę Waszą jej stronę twojawróżka24.pl, więc możecie do niej napisać, opiszcie dokładnie swój problem, napiszcie, ile jesteście razem ze sobą, od kiedy występuje problem, tak żeby ona wiedziała, w czym może być problem. No nic, to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie.